kochani, w pierwszym reading vlogu na moim kanale, na YouTubie, na BookTubie i w ogóle, ponieważ zainspirowałam się tym pomysłem z brytyjskiego BookTuba. Na czym będzie polegała ta seria? Seria ta trwa miesiąc. Odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek. Jaki cel ma ten reading vlog? A więc, po pierwsze, żebyście na żywo widzieli reakcję czytania książek od razu po tym, jak przeczytamy, czyli odkładamy książkę za minutę, bierzemy aparat i od razu na świeżo, ze świeżym umysłem opowiadamy o tej książce. Wiadomo, można sobie napisać scenariusz, ale właśnie nie o to chodzi w tych vlogach, aby to było tak po prostu, żeby się mylić, żeby, no wiecie o co chodzi, żeby to było takie normalne, szczere, jakbyśmy po prostu byli przed sobą i rozmawiali. Przecież jak rozmawiacie ze znajomymi, to nie układacie sobie scenariusza i właśnie o to mi chodzi, żeby szczerze, bez żadnych idealnie złożonych zdań zrecenzować tę książkę, tylko po prostu z własnego serducha powiedzieć, czy nam się podobała, czy nam się nie podobała. I to jest główny cel i główne założenie tego reading vlogu. Drugie to jest pozbywanie się naszych książek nieprzeczytanych z biblioteczki, ponieważ wiem, że każdy bookoholik ma na swojej półce minimum ze 20 książek, których nie przeczytał, a mimo to kupuje dalej. Więc to jest właśnie drugi cel, żeby przeczytać wszystkie książki, które ma się już na swojej półce. I zakaz jest kupowania nowych książek przez ten miesiąc. Nie można kupić nowej książki. Kolejnym założeniem jest to, aby zarażać pozytywną energią czytania innych ludzi, żeby jak najwięcej osób czytało. No i chyba to tyle. Na razie więcej nie będę Wam gadała. A! I jeszcze. Ostatnim punktem, który chciałam Wam powiedzieć, jest to, że przy każdym dniu, który jest nagrywany, będzie licznik z przeczytaną ilością stron. I to jest bardzo ważne, ponieważ nie dość, że pozbywacie się książek ze swojej półki, ze swojej biblioteczki, to jeszcze pobijacie swoje rekordy w czytaniu. Więc to też jest fajne, że przez ten miesiąc możecie wziąć wszystkie swoje nieprzeczytane książki i czytać ich tak dużo, że w końcu może będzie tak, że będziecie kupować na bieżąco i na bieżąco te książki czytać, że nie będzie żadna nieprzeczytana książka zalegała Wam na półce. Ja Wam tego życzę i życzę Wam sobie również. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I chyba na razie to tyle. Nie będę już przedłużać. Kończę. I do jutra. Kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj nie nagrywałam za dużo, ponieważ nie było w sumie co pokazywać. Byłam w pracy, później wróciłam z pracy. Posiedziałam jeszcze trochę z Mateuszem, wróciłam do domu i jestem aktualnie w domu. Jest godzina za 10:10, więc dość późno. Ja przeczytałam dzisiaj nie wiem ile, ale pewnie będziecie mieć tutaj licznik. Teraz Wam pokażę, co czytam aktualnie, bo to jest dość ważne. Gdzie ja mam tę książkę? Tu. Dobra. Aktualnie czytam Jumpera. Tak, o, może tak Wam pokażę. Aktualnie czytam Jumpera. Jest to książka o tym, że chłopak po prostu umie się teleportować. Bardzo fajna książka. Jest to książka, którą czyta się naprawdę bardzo szybko. Jest napisana naprawdę super językiem, zrozumiałym językiem. Takim językiem, gdzie naprawdę bardzo fajnie można sobie wyobrazić te wszystkie jego przygody. Mogę tu streścić, że jest to chłopak, który był maltretowany przez ojca, uciekł od tego ojca i później ma różne przygody właśnie z tym teleportowaniem się, między innymi napad na bank i takie tam. Więc nie za dużo Wam spoileruję, ponieważ wszystko to można znaleźć na odwrocie, więc to są takie informacje, a wiem jak to jest ze spoilerami. Ja również bardzo nie lubię spoilerów. No i w sumie tyle. Teraz będę już kładła się spać i mam zamiar obejrzeć serial Stranger Things, ponieważ wyszedł drugi sezon już dość dawno i jeszcze mam do nadrobienia American Horror Story sezon 7, więc też mam nadzieję, że nie będzie taki denny jak szóstka, bo szósty sezon no po prostu mi się tak nie podobał, że to jest po prostu katastrofa. Katastrofa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie do tej pory i mam nadzieję, że podoba Wam się. Mam nadzieję, że tak. No i widzimy się jutro. Pa, pa. Witam Was, kochani. Ja właśnie się, jak widać, wykąpałam.
dzisiaj za dużo pewnie nie poczytałam, bo wieczorem mam imprezę rodzinną, ale nagrywam, bo po pierwsze codziennie trzeba nagrywać, a po drugie dzisiaj będę bardzo dużo nagrywać filmików, to znaczy mam taki zamiar na kanał, pójdę na spacer z moim psem, więc, a jest naprawdę śliczna pogoda, więc siedzenie w domu jest naprawdę... No grzechem by było po prostu siedzieć w domu, a poza tym jest, z racji tego, że jest ładna pogoda, jest ładne światło, więc nie będę musiała używać, gdzie on jest, tu, softboxa, tylko będę mogła się naświetlać naturalnym światłem, więc na razie biorę się za sprzątanie, szykuję się i do pracy, rodacy, bo dzisiaj mam w planach bardzo dużo zrobić i mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie. Ok, kochani, właśnie zmontowałam dla Was zwiastun kanału. Możecie go zobaczyć, taki 50 sekund, bo podobno takie są najlepsze i najlepiej się ogląda i takimi najbardziej zachęca się widzów do oglądania. A teraz lecę na spacer i w sumie myślałam, że nagram tam filmik w lasku, bo jeszcze jest ładne tło, ładne listki, więc pomyślałam, że będzie to dobry pomysł, zawsze człowiek się dotleni i też urozmaici to tło do nagrywania. Więc idę teraz sobie szybko na spacerek. Wiecie, co jest najlepsze? Mówię, wezmę sobie Tysona, pójdziemy sobie na powolny spacerek. No i co się stało? Tyson mi się urwał, musiałam za nim biegać, bo oczywiście nie chciał do mnie wrócić, zerwała się smycz. Mówię, wezmę aparat, nakręcę jakiś fajny. Jest taka śliczna pogoda, nakręcę sobie, tak, będzie super. I jak kończę? Zamiast z pięknie nagranym filmikiem, kończę z przemiękniętymi butami i dłońmi całym w błocie. Więc no, taka sytuacja ogólnie. I tak mam szczęście, że zdążyłam go złapać, bo on to potrafi całe dnie po prostu biegać. No nic, jutro pójdę nagram, bo dzisiaj już słońce zachodzi, już jest po 15, więc odezwę się do Was później. Kochani, ja właśnie wróciłam z imprezki rodzinnej, jest już po 12, więc dzisiaj już chyba raczej nic nie poczytam, ale mogę Wam powiedzieć, że skończyłam książkę. Boże, gdzie ona jest? O nie, na dole zostawiłam. Skończyłam książkę i powiem Wam, że była naprawdę dobra. Była to książka o tym, że chłopak potrafił się teleportować, miał różne przygody, więc link do książki zostawiam Wam na pewno w opisie. Bardzo Wam ją polecam, szybka do czytania. Przeczytałam ją tak naprawdę w 3 dni, chyba tak. I jutro zabieram się za coś fajnego, za nowość, która dopiero wyszła. Fani na pewno zakupią tę książkę, a osoby, które nie są fanami, to i tak pewnie będą zainteresowane. A mianowicie będzie to książka biograficzna, autobiograficzna Cezarego Pazury. Ja jestem jego wielką fanką, uważam, że to jest wielki polski aktor, więc od jutra biorę się za czytanie jego biografii, mam nadzieję, że szybko mi pójdzie. A do tej pory przeczytałam tyle stron, jest to dość sporo. Ale mam nadzieję, że to jest 1/10 tego, co przeczytam do końca miesiąca, więc życzę Wam dobrej nocki i do jutra. Kochani, dzisiaj się do Was jeszcze nie odzywałam, jest godzina 14:30, więc już troszeczkę. Dzisiaj sobie troszeczkę dłużej poleżałam. Nie robiłam nic konstruktywnego, ale nagrałam dla Was filmik. Będzie on... Jak ten się pojawi w poniedziałek, to chyba w środę albo w czwartek, no jakoś tak. Więc naprawdę cisnę bardzo z filmikami, bo chcę dla Was jak najwięcej nagrywać. I na razie nie będę czytała nic,
ale dzisiaj zabieram się za biografię, autobiografię Cezarego Pazury. Bardzo nie mogę się doczekać, na pewno będzie recenzja na kanale, oddzielny filmik na temat tej książki. Tutaj wiadomo, jakieś takie moje pierwsze wrażenia, ale to na razie to tyle. Odezwę się do Was później. Kochani, chciałabym Wam jeszcze pokazać super kanał, który ostatnio odkryłam. Również z książkami, jest to kanał Łap Chwilę. Miałam przyjemność popisać nawet z Justyną. Jest naprawdę bardzo pozytywną osobą, bardzo miłą, uprzejmą i jej filmiki również są bardzo ciekawe, tak samo jak jej osoba, więc bardzo serdecznie Was na jej kanał zapraszam i odsyłam. Dobrze, kochani, kończę już tego vloga, chyba już najwyższa pora, bo i tak jest bardzo dużo materiału jak na 4 dni, co dopiero jak będą vlogi z 7 dni, pełnych 7 dni. Wolę nie myśleć, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Nowych subskrybentów witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was do obejrzenia mojego zwiastunu, który wstawiłam ostatnio. Przeczytałam przez te 4 dni przeczytałam niecałe 300 stron, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. I bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, zostawiajcie kciuki w górę. I jeszcze taka ciekawostka, osoby, które będą bardzo aktywne, czyli będą lajkowały, które będą pisały komentarze, wybiorę dwójkę albo trójkę takich osób i one dostaną ode mnie książkę, więc wydaje mi się, że fajnie. A dla mnie to też jest bardzo przyjemne, jak komentujecie, a czasami trzeba Was do tego zmotywować, więc trzymajcie się ciepło, do następnego. Pa, pa!